Trudna, nie? No, wyglądasz w niej jak wielki puszysty obłok. To źle? No, wiesz, mnie po prostu takie tiule i koronki wydają się trochę prowincjonalne. A mnie się podoba. Nie, ale jak mówisz, że prowincjonalne, to... No co, ale to ty masz w końcu w niej wystąpić, więc nie sugeruj się moim gustem. Nie, jak tobie się nie podoba, to... Nie, ale wiesz, może gdyby... Gdyby trochę... No? Odpróć tych perełek, te koronki, te tiule, to... Myślisz? Mhm. Nie, 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 żadnych przeróbek. To się zawsze marnie kończy. A dlaczego? Mam fatalne doświadczenia z przeróbkami. Miałam kiedyś skórzany płaszcz, który był za długi. Więc postanowiliśmy z koleżanką, że go skrócimy. Jak go skróciłyśmy, to był za krótki, więc postanowiliśmy przerobić go na kurtkę, ale ten fason na kurtkę się nie nadawał, więc zostałam z niczym. To znaczy z kamizelką. Masz rację, z tymi przeróbkami często tak bywa. Czuję, że tobie też się coś takiego przytrafiło. Jasne. Moja mama uważa, że mam świetne nogi i powinna mi jak najczęściej pokazywać. No i wiesz, w tajemnicy przede mną postanowiła skrócić moją najlepszą sukienkę. To był koniec. Skróciła ją prawie do samego pępka. No wiesz, teraz ja się z tego śmieję, ale wtedy to była prawdziwa rozpacz. Nie odzywałam się do niej przez kilka dni. No i co teraz? A przymierz może teraz tę wąską strenę, jest bardzo oryginalna. Hmm? A nie będzie za szeroka? Pomóż mi. Przepraszam, można panią w czymś pomóc? Dziękujemy, jakoś sobie poradziłyśmy. Pięknie. Wygląda w niej pani jak prawdziwa gwiazda filmowa. Bo też niedługo będzie gwiazdą. Naprawdę? Mam nadzieję. No piękna. Ale ja nie umiem chodzić z czymś takim z tyłu. Poćwiczy pani troszeczkę i się nauczy. Radzę ci nie próbować. Jeszcze się przewrócisz, a ten trend w kościele i będzie niezły numer. I zły omen. Jak panna młoda potknie się idąc do ołtarza, to będzie miała kulawe życie. Co za bzdur. Tak. Nie, to jest prawda. A jak będzie patrzyła pod nogi, to zostanie sługą własnego męża, tak? Po moim trupie. Będę szła przez kościół z nosem zadartym do góry. A przymierz może teraz tę stylową? Wygląda jak ze starego albumu. Nie, wiesz co, nie, te szczepanki będą mnie pogrubiały. No co ty, co ci zależy? Przymierz. Nie, nie, wiesz co, jeszcze ktoś pomyśli, że używana. Jak uważasz? A może... te mini? O. Ma pani takie piękne nogi, po co je ukrywać? Myślicie, że będę mogła do niej założyć długi welon? No, wiesz, to byłoby bardzo ekstrawagancki. Zapnij mnie. Myślę, że będzie ekstra wyglądać. Sandra! Przepraszam, szefowa wróciła. Muszę z tobą poważnie porozmawiać. Bardzo chętnie. Czy ty nie uważasz, że branie ślubu z kimś, kogo się nie kocha, jest to moralnie podejrzane? No, czy składanie ślubów miłości, wierności, wiedząc, że są to tylko puste słowa i że nigdy ich się nie dotrzyma? Rozumiem, Adaś, że nie chodzi ci o teoretyczne rozważania, ty mówisz o sobie. Niestety. Oczywiście, że ludzie nie powinni się pobierać bez miłości. Ale bez miłości też nie powinni ze sobą sypiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest ktoś w przymierzalni? Żeby pani wiedziała, kto. No. Narzeczona Rozdrażewskiego. No wie pani, tego z telewizji. A, z telewizji. A skąd wiesz? Przedstawiła się? Niech pani zobaczy. Tu jest o nich cały artykuł. To jest ona, od razu ją poznałam. Jesteś pewna? Absolutnie. Biedna dziewczyna. Nie wie, w co się pakuje. No, nieźle. A nie uważasz, że jak na kościół jest trochę za bardzo obcisła? W tym to się najmniej przejmuje.
Jak on ją zdradza jeszcze przed ślubem, to co dopiero będzie później? Jak to co? Kasa. Nie rozumiem. Jak się łapie faceta z taką forsą, to trzeba być wyrozumiałą. Boże, kochany, co ty opowiadasz? Pani Danusiu, pani to jest jakaś niedzisiejsza. Świat się zmienia. Tak zwana moralność też? Głupstwa mówisz. Moralność jest jedna i niezmienna. No, to się tylko tak mówi. Wiesz, co to jest honor, prawda? Więc honor mężczyzny polega na tym, że powinien się ożenić z kobietą, która spodziewa się jego dziecka. Bez względu na to, czy są uczucia, czy też brak tego uczucia. Tak, ale u mnie jest to bardziej skomplikowane. Ja kocham inną kobietę i będę ją kochał do końca życia. Jesteś tego pewny? Tak. A co więcej, jestem pewien, że ona też mnie kocha, więc tym ślubem unieszczęśliwię nie tylko siebie, ale jeszcze ukochaną osobę. Dobro tego jeszcze nienarodzonego dziecka jest najważniejsze. Tak, wiem, ale... Nie ma żadnego, ale każdy musi ponieść konsekwencje za swoje czyny. Przecież chyba nie chcesz spędzić życia w poczuciu winy z niespełnionego obowiązku. Poczekaj, zobaczę jeszcze kawałek. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jak? Wybrałyście panie którąś? No nie, właśnie mam kłopot z podjęciem decyzji. No tak, wszystkie są bardzo piękne. I drogie. Przestań. Cena nie gra roli. Dobra, decyduj sama, ja muszę już nic wylecieć. Nie, no poczekaj. A może wolałaby pani podjąć decyzję w rodzinnym gronie? Możemy zabrać suknię i pojechać z nimi do pani do domu. Naprawdę? Naprawdę. Byłoby super. Więc uważasz, że muszę zrezygnować ze swojego dobra? Tak. Tak uważam, ale jeszcze gorzej, no nie masz innego wyjścia, ale... Ale mam też nadzieję, że z Moniką życie ułoży się dobrze. Dziecko cementuje związek. No ja jestem przekonany o tym, że będziesz szczęśliwym małżonkiem i szczęśliwym ojcem, no. A dać. Na pewno będzie bardzo dobrze, zobaczysz. No. Jakoś nie mogę w to uwierzyć. Stało się coś? Nie. To znaczy tak. Umarł pewien ksiądz. Ksiądz Olgierd. Ostatnio bardzo się z nim zaprzyjaźniłam. Ale przecież ty nie chodzisz do kościoła. Nie masz nawet ślubu kościelnego. Poznałam go niedługo przed śmiercią ojca. Rozmowy z nim bardzo mi pomogły. Nigdy mi o nim nie wspominałaś. Jakoś nie było okazji. Rozmawiałam z nim o Adamie. O mojej miłości, o cierpieniach. A on mnie słuchał i wszystko rozumiał, chociaż prawie w ogóle mnie nie znał. Mówił, że miłość to jest dar od Boga. Jakiś mądry ksiądz. Uspokój się, kochanie. Nie wolno ci się rozklejać. Rozluźnij się trochę. Wiesz co, jesteś już po pracy. Możemy się napić mojej naleweczki ziołowej. Oj, chyba ostatnio muszę źle wyglądać, bo wszyscy mi radzą napić się czegoś mocniejszego. Widziałaś to? Nie przejmuj się. A łatwo ci mówić.
A ja muszę znosić narzekania Renaty, że nie może wyjść z domu, bo by się ze wstydu spaliła. A niech się pali to wstrętne babsko, nie przejmuj się nią. Właściwie to nie chodzi mi o ten artykuł. Tylko Adama. On... No co on? Wydłuż, no. Ostatnio dzieje się z nim coś niedobrego. Bardzo, bardzo się martwię o niego, Małgorzato. Bardzo się martwię. Opowiedz spokojnie, co się stało. Wczoraj przyjechał do stajni. Stanął przede mną. Wyrecytował, żyć bez ciebie nie mogę. Potem złapał mnie mocno za ręce. Krzyczał, że jest rycerzem, wziął mnie na ręce. Że mnie porwie, jak jakąś księżniczkę? Byłam przerażona. Zaczęliśmy się szarpać, a małośmy się nie pobili. Uspokoił się dopiero, jak wylałam na jego głowę kubę zimnej wody. Oblałaś go zimną wodą. A co ja miałam robić? Dać się porwać temu wariatowi? Ale to jeszcze nie wszystko. Dzisiaj rano przyjechał przed nasz dom. Nie chciałam z nim rozmawiać. Zaczął krzyczeć. Dobijał się do mojego samochodu. Chyba nie jest normalne zachowanie. To wszystko moja wina. Jak to? To ja poradziłam mu, żeby wziął inicjatywę w swoje ręce. Nie sądziłam, że zrobi to tak dosłownie. Jak to? Poradziłaś mu? Tak. Rozmawiałaś z Adamem? Tak. Kiedy? Wczoraj. Nic tego nie rozumiem. Bo tu nie ma nic do rozumienia. Nie wiedziałam, że się z nim kontaktujesz. Mam kontakty z różnymi ludźmi. Nie kręć. Nigdy mi nie mówiłaś, że to jest twój znajomy. Zapomniałaś chyba, że Melania przychodzi tu na kabały i że to ja załatwiłam ci u nich pracę. Ja nie pytam o Melanię, tylko pytam o Adama. No dobrze. Więc jak już ciebie odchowałam i poszłaś do szkoły, to potem chodziłam na spacery z małym Adasiem, przeważnie do łazienek. Dlaczego mi o tym nigdy nie powiedziałaś? Bo ja wiem. Od dawna nie miałam z nim żadnego kontaktu. Aż do wczoraj? Aż do wczoraj. I wczoraj poszłaś do niego i poradziłaś mu, żeby zaczął mnie prześladować. Poradziłam mu, żeby spokojnie z tobą porozmawiał o wszystkim. Żeby się tak łatwo nie poddawał. On cię bardzo kocha. Ale za kilka dni żeni się z inną. Ale przecież... Ewo! Błagam! Nie szukaj wyjścia z sytuacji, z której wyjścia nie ma. Ja tylko chciałam wam pomóc. Kto cię o to prosił? Chciałam uchronić go przed popełnieniem głupstwa, przed unieszczęśliwieniem ciebie, siebie, tego nienarodzonego dziecka, a także Moniki. Boże, on teraz pomyśli, że to ja cię do niego wysłałam. Na pewno tak pomyśli. Nie bądź dziecinna, co to ma za znaczenie? Oszukałaś mnie. To wszystko przez ciebie, to ty ukantowałaś ten cały romans. Dlatego wysłałaś mnie do Gdańskich. Nie gadaj głup. Ty nawet nie masz pojęcia, jaka ja jestem nieszczęśliwa. To wszystko przez ciebie. To ty. Ty pchnęłaś mnie w jego ramiona. Nikt ci tego nie wybaczy. Nikt. Przywiozłam sukienki. Ale to wyjdźcie, pani, proszę, tędy.
Postanowiłam zrobić całej rodzinie rewię mody ślubnej. Zadecydujecie, w której z tych sukien wyglądam najlepiej. Dzień dobry. Wianuszki i Weloniki. O. A już nie mam siły do tego prasowania. Wszystko mnie boli, nogi, ręce, a krzyż. Kamila się wyprowadziła, a ciebie nic nie obchodzi. Zostaw, siadaj sobie, ja to poprasuję. Jestem za ciężka, no. Wiesz, mam takie drobniutkie kości. One chyba nie wytrzymują tego ciężaru. A już prawie nic nie jem. Czasem jakąś czekoladkę, ale przecież w czekoladzie jest magnez. A magnez wzmacnia pamięć. Ja mam na pewno złą przemianę materii. Piękna suknia, ale jak na mój gust, trochę za dużo kwiatów, wolałabym coś bardziej tradycyjnego. A mnie się bardzo podoba. Mm-hmm. Jest taka romantyczna. Mm-hmm. I Monisi w niej bardzo do twarzy. Ja też uważam, że jest piękna, ale proponuję, żebyście obejrzeli państwo wszystkie suknie, a potem zastanowili się wspólnie nad wyborem. Świetnie. Świetnie. A potem zrobimy głosowanie. No oczywiście decydujący głos będzie należał do panny młodej. O nie, nie. Ja dodaję mój głos Adamowi. On ma znacznie lepszy gust ode mnie. Prawda, kochanie? Tak, naturalnie. Piękna suknia. Suknia piękna, ale panna młoda? Jeszcze piękniejsza? No to idę mierzyć następną. Adasiu, zmuś się do chociaż minimalnego zainteresowania. Przyznaję, że mnie to trochę nudzi. Nie znam się na damskich watałaszkach. Jestem tu tylko dlatego, żeby wam nie robić przykrości. Adasiu, jak możesz. Cześć. No witaj, córuchno. No co tam dobrego? Muszę z tobą natychmiast porozmawiać. Chodźmy do ciebie. Chodźmy. Monika wygląda w niej jak z bajki, prawda, Adasiu? Tak, bardzo ładnie. Naprawdę podoba się wam? Nie jest prowincjonalna? Skąd? To jeden z najnowszych paryskich modeli. Nazywa się La Reine de Noir. Królowa z obłoku, to fantastyczne, prawda, Karolu? Tak, tak. Oj, ci Francuzi potrafią samą nazwą wyrazić tyle piękna. Kamili za suknia też przypominała obok, ale nie była nią zachwycona. To jedna z najpiękniejszych sukien, jakie widziałam. Wydaje mi się tylko, że jest trochę za szeroka w biuście. No właśnie, pewnie dlatego wygląda w niej grubo. Skąd tak zgrabnej osóbki jak ty, no, nic nie jest w stanie pogrubić. Adam, a ty co myślisz? Świetna. Szałowo. Jak z filmu. Naprawdę? Biorę ją. Mów. W
właśnie rozmawiałam z Moniką. Ona jest zdecydowana usunąć ciążę. Nie zna żadnego lekarza, więc obiecałam jej, że poproszę ciebie o pomoc. Boże, kochany, córeczko. Usunięcie ciąży to jest śmiertelny grzech. Mamo, co się tak przejmujesz? Przecież to nie ty chcesz iść na zabieg. No ale namawiasz mnie, żebym w tym pomogła. Ty jesteś czasem zupełnie nieżyciowa. Ona to zrobi, z twoją czy bez twojej pomocy. No to po co mi zawracasz głowę? Bo pomyślałam sobie, że gdyby zrobiła to przed ślubem, a Adam przypadkiem dowiedziałby się o tym, to do ślubu mogłoby nie dojść. Mam rację, prawda? Tak, ale... Żadnego ale. To moja jedyna szansa.